No cześć, słuchajcie, jakiś czas jesteśmy już po premierze mojego kursu o Nmapie. No nie ukrywam, że dostałem bardzo dużo fajnych i przede wszystkim miłych wiadomości co do tego kursu, że bardzo się spodobał, więc tak jak przy każdym moim kursie dalej go kontynuuję, dalej dogrywam filmy, więc dograłem film o pewnym fajnym skrypcie, który pozwoli nam na wyciągnięcie nazw użytkowników z serwera SMB. I właśnie tutaj też go wrzucam, bo jest on darmowy z poziomu platformy, więc też będzie tutaj na YouTubie. Ja Was oczywiście serdecznie zachęcam do obejrzenia, ale także zachęcam Was do zakupu tego kursu, bo jest tam naprawdę bardzo duża dawka wiedzy. Nie przeciągam, zapraszam do oglądania. No cześć, słuchajcie, w tym wykładzie omówimy bardzo fajny skrypt z Nmapa, który pozwala na enumerację użytkowników w serwerze SMB. No czyli prościej mówiąc, omówimy sobie bardzo fajny skrypt, który wykryje nam nazwy użytkowników z serwera SMB. Jest to bardzo przydatny skrypt, jakby nie patrzeć w kontekście testów penetracyjnych i audytów bezpieczeństwa. Skrypt ten umożliwia nam na zrozumienie, kto ma dostęp do zasobów sieciowych, no ale przede wszystkim udostępni nam informacje o nazwach użytkowników, no co jakby nie patrzeć, może się przydać do innych testów penetracyjnych, chociażby na przykład do brute force'a. No i słowem, czym jest ten SMB? No SMB, czyli Server Message Block, no jest to protokół sieciowy używany głównie do udostępniania plików, drukarek, no i nawet portów pomiędzy komputerami w sieci. No i jak działa ten skrypt? No przede wszystkim powiedzmy, jak się nazywa ten skrypt. Wejdźmy sobie tutaj do terminala, jesteśmy w tej ścieżce, no i będzie nas interesował ten skrypt. Dajmy ls operator pipe grep i smb-enum. No i nas będzie interesował ten skrypt. No i jak on działa? No skrypt ten komunikuje się z serwerem SMB i próbuje uzyskać listę użytkowników. No wykorzystuje do tego protokoł SMB i MSRPC, czyli Microsoft Remote Procedure Call. No i dzięki temu możliwe jest zebranie szczegółowych informacji o kontach użytkowników na badanym systemie. No, także słowo już za nami. No i jak wygląda składnia takiego polecenia? No, składnia polecenia wygląda następująco, czyli piszemy sudo nmap minus minus script. Pamiętamy, że jesteśmy już w tym katalogu, więc nie musimy dawać tutaj równa się, tylko dajemy od razu nazwę, czyli smb-enum-user. Uzupełniłem tabulatorem, minus p port. No, SMB działa na porcie 445. No i adres IP naszego badanego systemu, czyli w moim przypadku będzie to Metasploit Table 2 w mojej lokalnej, czyli 192.168.1.14. Dam teraz Enter, no Kali prosi mnie oczywiście o podanie hasła, także je podaję. Bardzo szybko się to wykonało. No i co my tutaj mamy? Idziemy sobie na samą górę. Nmap wykrył dla nas przepiękną listę z nazwami użytkowników. Ale zacznijmy od początku. Co to jest RID? No jest to unikalny identyfikator przypisany do każdego użytkownika. Flags, czyli jak się tam flagi. No generalnie tutaj mamy normal user account i account disabled. No account disabled to konto jest wyłączone, nie można tam się zalogować, a normal user account, no konto użytkownika, które jest standardowym kontem używanym do logowania. No i wynik nam tutaj pokazuje, że serwer SMB udostępnia wiele kont użytkowników, z których większość jest no wyłączona, tak? Mamy account disabled, account disabled, account disabled. Ale już wiemy, że w systemie tacy użytkownicy mogą istnieć, tak? Może być użytkownik serwice, SSHD, SYNC, SYS, SYSLOG, TelnetD, no i tak dalej, no ale jakby nie patrzeć, jest to naprawdę no, bardzo przydatna informacja. No i takimi normalnymi, aktywnymi użytkownikami, no to tutaj co będzie? Na pewno będzie użytkownik msfadmin, bo jest włączony, nie ma tutaj account disabled. No i jeszcze dobrze pamiętam, że był użytkownik jeden, który był taki zwykły, normalny. No i był to użytkownik user, tak? Czyli normal user account. Nie był on wyłączony, jest włączony. No, dobrze, to słowem podsumowania.
Skrypt, czyli ten SMB Enum Users, no pozwala nam sprawdzić, jacy użytkownicy są w systemie SMB. Taka informacja może być bardzo cenna, ponieważ znajomość aktywnych kont użytkowników i ich uprawnień może umożliwić przeprowadzanie bardziej ukierunkowanych ataków, takich jak brute force, phishing, czy nawet powiedzmy eskalacja uprawnień. No i wiedza o takich dostępnych kontach może również pomóc w ocenie potencjalnych ryzyk, no i także podjęciu odpowiednich działań naprawczych. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego wykładu i zapraszam Was do następnych.